Ola Kozlek, ze mną jest Boro. Witam wszystkich. Legenda polskiego YouTube'a, tak? No, niektórzy tak mówią. Jak się odnajdujesz w frikach na razie? Pierwsza konferencja? No jak na razie, no jest stres przed tą całą prawą i publicznością. Taki, no ale to jest chyba normalne. No. No, niektórzy się potrzebują więcej czasu, żeby się przyzwyczaić. Widziałeś dzisiaj pierwszy raz swoich przeciwników, czy już wcześniej ich znałeś? Nie. Na przykład tutaj chłopak obok mnie brał, oznaczał dużo i w ogóle, ale taki jest pozytywny dosyć. Nie przekraczał żadnych granic, więc spoko, no. Szanuję. I jak oceniasz swoje szanse? W ogóle jak ty widzisz ten pojedynek? Jak to ma wyglądać? Tak, moja przewaga doświadczenia, ich liczebna. Ale myślę, że ta jednak doświadczenia zdecydowanie przeważy. Jakbym miał powiedzieć, nie robiłem researcha, nie wiem, nie znam ich skilli. No, ale tak jakby oceniając książkę po okładce, jednak nie widzę tego, żeby wygrali. W ogóle nie, jakby jacy by nie byli, ja nie widzę tego. Ja wiem, że tam idę, tak jak było przepowiedziane 10 lat temu. Przepowiednia się spełnia. I ja, może nie na Kortowiadzie, bale 10, ale we frykowej organizacji. Miałeś z nimi face to face, jak widziałam. I czy widziałeś w którymś z nich osobę, z którą możesz mieć jakby największy problem? No nie. No nie patrzyłem pod ten pryzmat. Bardziej myślałem, który mnie bardziej może gdzieś tam wkurwić o taką. Jakby różnicę wzrostu nie ma dla ciebie to jakoś znaczenia? No, tak jakby wiadomo, z wyższym jest trochę inaczej, tylko to trzeba umieć też korzystać z tego, bo do wyższego podejdziesz, to też jak jesteś blisko, to nic nie może. A jak jesteś gdzieś tam dalej w dystansie, on potrafi tak jakby tym zasięgiem dysponować, to jest wiadomo zawsze trochę trudniej. Ty masz doświadczenie i co myślisz, że jeszcze przeważa u ciebie nad nimi? No umiejętności. Tak mi się wydaje, bo nie znam. No mówię w ciemno, nie? A jak wyglądały, oni wysyłali filmik zgłoszeniowy i jakby ty też brałeś udział w tym wybieraniu ich w selekcji, czy? Nie, w ogóle. W ogóle. Właśnie dużo ludzi do mnie pisało, weź proszę, pomóc, ogarnij mi walkę. No. A ja nic do tego w ogóle nie miałem. Organizacja wybierała takich najbardziej atrakcyjnych przeciwników, którzy gdzieś tam zrobią jakiś taki dym, gdzieś to się fajnie sprzeda. No i wybrali ich. A zakładasz opcję na jeszcze następny taki pojedynek, czy to jest dla ciebie jednorazowa przygoda? Nie, to jest. Mam kontrakt tam na więcej trochę. No i zobaczymy. Nie będę nikogo wyzywał na pojedynek, bo. Jeszcze z nikim nie mam konfliktu, aczkolwiek wszystko może się wkrótce zmienić. A nawet tutaj na konferencji nie masz takiej osoby, która jest jednak najmniej lubiana przez ciebie? No właśnie, Cloud jest zbyt świeży, żebym... Tutaj jest jeszcze zawodników, którzy tutaj walczyli, nie jest dużo, bo dopiero druga gala przed nami. No raczej każdego pozytywnie odbieram. Nie mam jakichś takich swoich. Ja zawsze wszystko patrzyłem gdzieś tutaj z tej perspektywy kanapy, przed telewizora, bo zawsze oglądałem czy Cloud, czy konkurencję. No i tak sobie powiedziałem, to co tam gdzieś tam odczuwałem oglądając, to wiem, że czasami jest tak, że ktoś cię denerwuje mnie, a poznasz go, jest spoko, nie? Tak samo gdzieś, nie wiem, pójdziesz do nowej pracy czy coś, ktoś się wydaje taki jakiś krzywy ze spojrzenia, a jednak się okazuje, że jest w porządku. Więc nie będę nikogo wyzywał, bo nikt na to nie zasługuje. Czyli ty wolisz oglądać na przykład na konferencji taki spokój i wymianę zdań taką kulturalną, niż takie dymy typowe? Nie, lubię dymy. Lubię takie riposty cięte, lubię jak ktoś gdzieś jest agresywny, taki próbuje się gdzieś tam popisać, a jest zgaszony przez taką właśnie spokojniejszą osobę. I właśnie na takim czymś się chyba bym wzorował. Czyli ty byś był tą osobą, która tak gasi przeciwnika. Aczkolwiek nie wiem, czy mam aż taką ciętą ripostę, ale będę próbował. No bo ty też musisz być taki pewny siebie, tak nie bać się nic powiedzieć. Myślisz, że dasz radę na przykład poddymić właśnie? Myślę, że dam. Po to tu jestem. Okay. A jak się w ogóle stało, że znalazłeś się w Cloud? Miałeś propozycję od innych federacji? Ogólnie gdzieś byłem na obozie w Zakopanem w sierpniu i narodził się pomysł, jak to zrobić gdzieś wysoko na szlaku w Tatrach. O proszę. Tak. No narodził się taki pomysł gdzieś tak
podziałaliśmy, powstawialiśmy filmiki, gdzieś to doszło do organizacji, organizacji się pomysł spodobał. No, trzęsę się. Strachu jesteś. Tak, tak. No, także tak. Tak, i z kim byłeś, z kim narodził ci się taki pomysł? No, z moim trenerem. Dobrze, ja ci bardzo dziękuję, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo.